jedna łyżka octu, trochę wody i taki będzie mój dzisiaj start w jedzeniu. W końcu zamiast jajeczniczki będą jajka sadzone z parówkami. Tak jak widać, tutaj czosneczki, tutaj owoce, tutaj octy, tutaj kurkumki. Ale ten statek to tutaj tak wygląda z góry, że po prostu niesamowicie. Ale miejsce. What are you looking for? Dia. Słodziutki, taki pyszniutki. Co ty tutaj masz, człowieczku? Dobre. Co ty to zamówiłaś? I ty masz takiego szejka zmielonego i tam wlanego do środka? Jo, dajcie to spróbować. A co to się wydarzyło z tym kokosem? On chyba wybuchł. Przecież ty chyba tak nie miałaś, co? Dzisiaj na śniadanie będą parówki i jajeczka, a dokładnie jajecznica. Paróweczki będziemy najpierw przypiekać na patelni, tylko ta patelnia to musi się zagrzać, bo ta kuchenka to ona ma czas. Ta kuchenka jest trochę starodawna i ona ma czas. Także będą paróweczki, tutaj będzie jeszcze taka ostra pasta z krewetek jako dodatek, ale tylko dla mnie. Ale zanim to będzie, to najpierw będziemy pić ocet. Z jabłuszek. Jabłuszek. Jabłka. Jak to Emma mówi. Emma, jak ty mówisz na jabłka? Jabłka. No dobra. W każdym razie tak. Naczczo. Jedna łyżeczka. Ja to będę mieszał z wodą. I to będzie naczczo. A jeszcze zapomniałem tylko ostatniej rzeczy, że do tego wszystkiego jeszcze będzie taka pasta z awokado. Tylko po awokado najpierw trzeba pójść do sklepu. Jedna łyżka octu, trochę wody i taki będzie mój dzisiaj start w jedzeniu. W końcu zamiast jajeczniczki będą jajka sadzone z parówkami. A tutaj nasza pasta z awokado robi się sama. Słuchajcie, Dorota mi tutaj zostawiła otwartą książkę, żebym sobie przeczytał dział cholesterol. I jest tutaj podobno napisane, że nie powinno się brać żadnych tabletek, które powodują obniżanie cholesterolu, bo mi kiedyś lekarz przepisał tabletki na cholesterol, żebym już brał do końca życia. No i właśnie zaraz zamierzam to przeczytać i jak dowiem się czegoś wartościowego, to się z wami podzielę. Dlaczego nie należy obniżać cholesterolu? Jak się czegoś mądrego dowiem, to się z wami podzielę. A tymczasem idę zrobić sobie kurkumę i widzę, że ta woda to już była dosłownie wszędzie. Raz odmarzała na balkonie, miejsc mi już miała 20, tym razem odmarza w wannie. No właśnie, a ja idę sobie zrobić kurkumkę, bo kurkuma też jest zdrowa, kurczę, na wszystko. Kurkumę trzymamy w lodówce. W sumie to takie przyzwyczajenie gdzieś tam z jakiegoś miejsca, gdzie mrówki łaziły nam po kuchni. Co tu mogę wam jeszcze pokazać w naszej lodówce? No kupiliśmy wczoraj taki, co piłem go rano, taki organiczny ocet z jabłek. To jest dobre na żołądek. No kolka to akurat wczoraj została tak przypadkowo. Woda, mleko kokosowe. Kawę też trzymamy w lodówce, bo kawa podobno zachowuje jakieś tam swoje właściwości, dlatego trzymamy kawę w lodówce. Są jeszcze tylko takie czarne banany, które już od paru dni tutaj leżą i chyba zostaną wyrzucone. Jeszcze takie świeższe banany. Co my tu jeszcze mamy? A, no to jeszcze mamy takie rzeczy jak papaja i pineapple i widzę, że jeszcze przecież jest z rana awokado. No i o, jeszcze czosnek mamy z Polski. Taka fajna miksturka. No i takich dużo zdrowotnych rzeczy mamy. Tak jak widać, tutaj czosneczki, tutaj owoce, tutaj octy, tutaj kurkumki. No i widzicie, mrozimy wodę po to, żeby struktura wody się zrobiła taka, jak być powinna. A tu wlewam tą wodę, bo oczywiście w Tajlandii wody nie pijemy z kranu, więc pijemy taką tylko z butelek. Ja teraz ją podgrzewam po to, żeby tą kurkumę napić się taką lekko gorącą, taką bardziej ciepłą. O, no i ta woda już mi się tutaj właśnie wystarczająco podgrzała. Ja teraz wezmę sobie szklaneczkę i jeszcze wezmę sobie łyżeczkę. Nie wsypałem jeszcze tej kurkumy do szklanki, bo chcę wam pokazać, ile tej kurkumy mam. Czyli to jest taka no dość spora łyżka. Znaczy łyżeczka taka do herbaty, ale nie jest tu płasko, tylko tak dość grubo. I wsypuję to ładnie wszystko tutaj. O, i to mieszam. I jak to mi się ładnie tutaj wymiesza, to sobie po troszkę to piję. No i takie miksturki dla zdrowia. Muszę wam powiedzieć, że te owoce tutaj w Tajlandii są po prostu tak smaczne, tak słodziutkie, że chciałoby się jeść naprawdę całymi miskami. A dodatkowo jak się dodaje jeszcze to mleko kokosowe, to po prostu też tak wymiata, że palce lizać. Widziałam takiej. Znaczy gdzieś pewnie była, tylko nie zwróciłam. O, ja cię. Espresso. Taki grafik znowu nam przywiózł z zakupy do domu. Jak to twoja kawka, bo pachnie w nieźle. Jezu, nie wiem. O Jezu, taka wielka łycha. No bo to parzono. Ja cię. 3 miesiące nie piłam takiej kawy. Ja cię. Chcesz też? Nie, ja nie chcę. Ale pachnie, nie, no pachnie bardzo dobrze. Pachnie. Ale ta kawa to będzie na 2 dni. Nie. Jedzonko i grabik. Ale ryżyk. Wygląda bardzo ładnie. Ale to też jest mega. Taka sałateczka. Ryżówka.
I ryżóweczka. Fajnie, są nadal zielone i ten od tego mać. Elegancko. Spicy seafood salad. O, z taką ośmiorniczką. Pięknie to wygląda. Tutaj taki squidzik, shrimpy, czyli krewetki i dużo chili. Mega dobra sałatka. Uwielbiam tą sałatkę. Jem już ją któryś raz, jest przepyszna. A dodatkowo obok pyszny ryżyk. A w ogóle to za chwilę jedziemy do Kamali, także zapraszam, chodźcie z nami. Właśnie jedziemy w stronę Kamali, czyli tutaj. Pojedziemy przez góry. Co prawda już jest po zachodzie słońca, można powiedzieć, ale i tak wam pokażemy chociaż to, co będzie widać. Ale jeszcze zatrzymałem się po drodze przy wylocie z Patong, bo jest tutaj taki ciekawy street food, na który przychodzi dużo ludzi, tylko jeszcze jest nie czas na wyjście na miasto. Gdzieś dopiero za jakieś pół godzinki do godzinki, to na pewno będzie tutaj dużo więcej ludzi. Jest tutaj po prostu taki street food na ulicy, na samym końcu miasta i jest naprawdę popularny i jest tutaj dużo ludzi, kurczę, i chciałem to wam pokazać, bo jest to ciekawe miejsce, żeby tutaj podjechać. A kolejną ciekawą rzeczą jest jeszcze to, że w oddali widać przy pięknie zachodzącym słońcu piękny statek. No piękny widok, przepiękny widok. Góry, morze, zachodzące słońce i ten statek w tle wygląda naprawdę czadowo. A tutaj przez szybę mogę wam pokazać słonia. A przed nami taka droga prowadząca przez góry. Jest to mega trasa, którą warto wybrać się do Kamali. Niezła tutaj jest naprawdę wyprawa. Jedziemy, jedziemy i zaraz dojedziemy w fajne miejsca, to wam pokażemy. Takie góry, że auto nam nie chce wyjechać. Ja pierdzielę, zaraz chyba zjedziemy na dół. Ale może jakoś na jedynce wyciągnie nas pod tą górę. Masakra. Ale mu się męczy. Dzisiaj skręcamy w prawo, ale jakbyście chcieli zobaczyć, co jest w lewo, to dajcie znać w komentarzach, to następnym razem pojedziemy w lewo i pokażemy wam, co tam ciekawego można zobaczyć. Ale dzisiaj jedziemy tutaj, 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 tutaj i tutaj też będziemy skręcać teraz w lewo. O, pies, 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 uwaga na psa. Na sprzedaż, no, tu w tamtym roku było na sprzedaż, ale już nie jest. Także już nie kupicie. No a my tu dalej pod górę. Wow, jaki widok. Ma, podoba ci się? Kurczę, tutaj jeszcze są w remoncie takie, kurczę, chatki. Ale ten statek to tutaj tak wygląda z góry, że po prostu niesamowicie. Ale miejsce, ale widok. Tutaj taka palma, a tutaj ktoś jeszcze na motorze jedzie. Po takich góreczkach. Ciekawa przygoda. Mega dużo bananowców. Ale miejsce. Tu jakie fajne palmy tam z przodu. Kurczę. Ale ten statek to robi największą robotę na tym tle. Jo. Właśnie jesteśmy na jednym z ładniejszych miejsc, gdzie można przyjechać na zachód słońca, ale dzisiaj jest już troszeczkę za późno, ale na pewno jeszcze będziemy tutaj kiedyś, kiedy będzie troszkę wcześniej. Będzie piękny zachód słońca. No, Kamala nas wita pomalutku. Jesteśmy od takiej ekstra strony, takiej tajemniczej strony, z takich tajemniczych zakątków, które tylko my znamy. No, tutaj już się robi fajnie. Kamala to takie inne miasto, miasteczko, to nie Patong. Tutaj żyje się dużo wolniej, ale o tym popowiadamy za chwilę, bo teraz kierujemy samochodem. Ale tutaj ładne restauracje mają w tej Kamali. Takie poustrajane, poświecane. Się nie wiem, czym tak śmierdzi. Spalinami chyba jakimiś. Może to z naszego samochodu. Nie wiem. Czekajcie, zamkniemy go. Uda się? Uda się czy się nie uda, bo ten... O, udało się.